Brak absolutnego autorytetu. Niemniej jednak żaden zbór nie jest nieomylny. Zawsze może się zdarzyć, że popełni błąd w podejmowaniu osądu i idącym za nim określonym postępowaniu. Jeśli jego wzrok, który powinien być nieustannie skierowany na Pana Jezusa, zostanie przyćmiony, może postępować według ciała, to znaczy według starej zmysłowej natury, która wciąż obecna jest w dzieciach Bożych, zamiast według Ducha Świętego, i w ten sposób minąć się z myślą przebywającego w pośród nich Pana Jezusa Chrystusa. Konieczne jest zatem, aby zawsze poddawano się kontroli Bożego autorytetu Pisma. Pan nie dał miejscowym zborom bezwarunkowego i absolutnego autorytetu do działania niezależnie od Niego, poza Jego wolą lub wbrew Jego myślą, tak jasno przedstawionym w Jego Słowie. Obietnica jest tu dana warunkowo. Tam, gdzie wierzący czekają na Jego prowadzenie i w uległości podporządkowują się w Duchu Świętym Jego Słowu, które rzuca światło na fakty i osoby, On sam, który jest pośrodku, okaże łaskawie swą moc, poprowadzi pokornych drogą prawa i nauczy ich drogi swojej, jak mówi Psalm 25:9. Słowa Williama Kelly'ego wydają się w tym kontekście nadzwyczaj stosowne. Przytoczę je tutaj. Uzurpowanie sobie prawa do nieodwołalnego autorytetu dla podjętych decyzji oraz absolutnej nieomylności jest przypisane antykościołowi. Najogólniej oznacza to odzwierciedloną w Słowie Bożym siłę sprzeciwiającą się wszystkiemu, co Boże, w tym głównie prawdziwemu Kościołowi oraz jego głowie i członkom, w zjednoczeniu człowieka z szatanem. Siła ta wprowadza na scenę Słowa Bożego zorganizowane formy swego ucieleśnienia, takie jak na przykład Wielki Babilon oraz Duch Antychrystusowy i sam Antychryst. Gdy wśród wierzących pojawiają się różnice zdań, niedorzecznością jest zawłaszczanie sobie prawa do bycia akurat tymi, którzy działają wyłącznie w zależności mocy ducha. Apostoł odrzuca to, do czego uzurpuje sobie prawo papież, który twierdzi, jakoby mylna decyzja była wiążąca. Nieuniknionym rezultatem takiego działania będzie prędzej czy później destrukcja, a nie zbudowanie. Nie jest to zgodne z myślą Chrystusa, lecz zwykłą ludzką próbą dodania sobie autorytetu, żeby nie powiedzieć zuchwalstwem. Czy czyni tak jedna osoba, czy cały zbór, czy jak to jest w pewnej powszechnie uznanej teorii, zwierzchnik łącznie z tymi, którzy mieliby reprezentować Kościół jako całość, tego rodzaju roszczenie jest wynalazkiem człowieka i destrukcyjną siłą skierowaną przeciwko chwale Boga. Obietnica Bożego autorytetu nie jest w żadnym razie absolutna, lecz warunkowa. Ewidentny błąd ma miejsce tylko wtedy, gdy ustanowione przez Pana warunki są złamane. Wtedy, będąc wiernym, nie jest on w stanie wyrazić swej aprobaty. Aby zawsze mieć bezwarunkową słuszność, trzeba być również nieomylnym, a nieomylnością nie może pochwalić się nawet apostoł, gdyż ta dotyczy jedynie Boga. On prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Tak dzieje się teraz podczas zgromadzeń dzięki jego obiecanej, niezawodnej obecności i kierownictwu, chociaż nie można sobie wyobrazić bardziej zawiłego działania jak to,
gdzie przeplata się wiele różnych ludzkich idei wykładających rzekomą wolę Pana, prowadząc nieuchronnie do różnych rozdwojonych działań. On jest pośrodku, by użyć swej łaskawej mocy wszędzie tam, gdzie się na nim polega. I uniżeniu i podporządkowaniu się Jego Słowu, które rzuca Boże światło na dane fakty i osoby, aby wszyscy, którzy odczuwają swoją niemoc, mogli postąpić jako jedno w bojaźni Bożej i uniknąć nadużyć. Natomiast ci, którzy są innego zdania, zostali objawieni jako samowolni, obojętnie czy jest ich wielu, czy też nie. Natomiast przyjmowanie za oczywiste, że dany wyrok jest nieodwołalny, ponieważ jest opinią większości lub nawet całego zboru w obliczu faktów, które obalają jednakże jego sprawiedliwość i słuszność, jest nie tylko fanatyczne, żeby nie powiedzieć nielogiczne, lecz staje się nikczemną walką przeciwko samemu Bogu. W takim przypadku jedyną drogą znajdującą uznanie Pana jest dogłębne ukorzenie się zboru, uniżenie się z powodu pochopnego czy błędnego osądzenia z towarzyszącym mu zbyt śmiałym roszczeniem, jakoby wyrok ten miał być zgodny z myślami Pana, podczas gdy był jedynie zwodniczym wpływem uprzedzonych, nieprzychylnych przywódców w zborze lub przejawem słabości tych, którzy preferują ciche i wygodne poruszanie się z prądem. Jedynym właściwym postępowaniem, gdy niesłuszność wyroku wyjdzie na jaw, jest publiczne wyznanie i osądzenie popełnionego błędu, tak jak publicznym było jego popełnienie. Wyznanie przed Bogiem, przed Nim i Kościołem, jak i też poszczególnymi grupami czy osobami, których niegodziwość ta dotknęła w najbardziej bezpośredni sposób. Podtrzymywanie pozorów wypływające z szacunku do ludzi, jak również jak bardzo by nie byli poważani, jeżeli są w błędzie i wprowadzają w błąd innych poprzez używanie mądrych sformułowań, udawanie, jakoby wszystko było w jak najlepszym porządku i powierzchowne wspominanie o prawdzie i słuszności w celu przykrycia błędnego wyroku, jest ewidentnie niegodne Chrystusa i Jego sług. Taka postawa była obca apostołowi, który wyrzekłszy się prawa do panowania nad wiarą Koryntian na początku swego drugiego listu do Koryntian, na koniec przedstawia swoje gorące życzenie, nawet jeśli w smutny sposób zlekceważone, by uniknąć, o ile to możliwe, szorstkiego postępowania z tymi, którzy dopuścili się poważnych grzechów i użyć raczej autorytetu, który Pan mu powierzył ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 10 werset. I to jest bardzo ważne, że powinniśmy właśnie tą kwestię karności, wiązania i rozwiązywania w miejscowym zborze pojmować.